Cześć, moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie. Zapraszam Was na rozpakowanie zestawu transmitterów sieciowych AV600 z gigabitowymi portami Ethernet od firmy TP-Link. Zapraszam. Ok, na początek kilka informacji z pudełka. W lewym górnym rogu logo TP-Link, w prawym dolnym zdjęcie produktu oraz dokładny model TLPA6010KIT Kit i informacja AV600 gigabit transmitter sieciowy oraz kilka informacji, które od razu rzucają się w oczy, które producent umieścił na pudełku, że pierwsza, że urządzenie pracuje z prędkością 600 megabitów na sekundę, że ma gigabitowy port Ethernet, ma zasięg do 300 metrów, posiada przycisk zabezpieczający sieć oraz że może pracować w trybie oszczędzania energii. To jest ta strona pudełka. Zobaczmy sobie z tej strony. Mamy specyfikację, kompatybilny z Windows 8 oczywiście, standardy wszystkie tu myślę, że w miarę da się wszystko odczytać bez problemu. Systemy operacyjne, na których możemy obsługiwać i konfigurować urządzenie. Informacja o zastosowanych LED-ach, także LED-y wskazujące działanie urządzenia, czyli LED Power, działanie Powerline i Ethernet. Temperatura to 0,40, od 0 do 400 stopni, temperatura działania urządzenia i takie podstawowe parametry tego transmittera. Ok, to jest ta strona. Z tej strony mamy natomiast mamy schemat połączenia. Jedno z urządzeń wpinamy do routera, a następnie do gniazdka elektrycznego. W drugim pomieszczeniu wpinamy urządzenie do gniazdka i przykładowo do laptopa za pomocą kabla RJ45. Oczywiście QR kod dla tych, którzy nie chcieliby więcej poczytać ze strony producenta. I ta strona nam została, informacje, oczywiście taka tabelka standardowa. Z tej strony natomiast mamy schemat podłączenia. Tutaj w legendzie mamy połączenie kablem Ethernet oraz kable elektryczne. Tak, tutaj przerywaną linią kable elektryczne. Nie wiem, czy uda mi się Wam to pokazać. Przykładowy schemat, jak urządzenia mogą działać. Warto tutaj dodać, że do tych dwóch urządzeń możecie w późniejszym czasie dokupić albo pojedynczo, albo kolejny taki zestaw tych samych urządzeń i je skonfigurować, by w większej ilości pomieszczeń móc korzystać z sieci internet. Ok, teraz przejdziemy do właściwego rozpakowania. Oczywiście folia, którą należy zdjąć. Tu się postaram w miarę bezpiecznie to zrobić. O. Tutaj folia idzie na bok. Mam pudełeczko, rozpakujemy sobie z której strony. W środku biały kartonik. Ok. Tym razem tak się otwiera. I zobaczcie, wbrew pozorom, sam myślałem, że te urządzenia będą znacznie większe niż się teraz okazało, a jednak są rozmiarami bardzo niewielkie. To akurat mnie zaskoczyło naprawdę pozytywnie. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka urządzenia identyczne, nie ma żadnej widocznej różnicy. Takie samo, ale to za chwilę odłożę na bok. Zobaczmy, co z akcesoriów. Wytłoczka. Oczywiście. I z akcesoriów mamy
dwa kable RJ45, kable Ethernet oraz cała dokumentacja. Quick Installation Guide, czyli szybka instrukcja szybkiej instalacji. Tutaj wszelkie papierki, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa, zawartość opakowania, również taka ulotka. Instrukcji w języku polskim. Szukam instrukcji. O, jest. Instrukcja szybkiej instalacji, oczywiście język polski. Wszystko mamy opisane w jak najlepszy sposób. Czyli bez problemu możemy sobie poradzić z poprawną konfiguracją urządzenia. No i tutaj natomiast mamy jakąś informację o bezpieczeństwie również i płytka z oprogramowaniem do skonfigurowania transmitterów. I poza tym pudełko nie ma nic. Przyjrzyjmy się teraz transmitterkom. Tak się prezentują. I zobaczmy sobie no, przykładowo ten. Mamy oczywiście logo TP-Link, 600 megabitów na sekundę, taki błyszczący, srebrny kolor. I trzy diody informujące o działaniu urządzenia, o działaniu transmisji, czyli przesyłania sygnału oraz o aktualnie działającym porcie Ethernet. I tu oczywiście wtyk do gniazda elektrycznego. Gniazdo RJ45 i przycisk do parowania i naklejka ze wszelkimi numerami, takim jak MAC adres czy też hasło. I drugie z urządzeń wygląda identycznie, także myślę, że tego już nie będę opisywał. Tak się prezentują transmitterki. Ja zapraszam Was na moją stronę. Odnośnik będzie na filmie oraz w opisie, na której to stronie możecie zobaczyć zdjęcia produktu i krótki opis. Tymczasem zapraszam Was w najbliższym czasie na recenzję produktu. Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania, komentowania i do następnego razu. Cześć!